Cześć kochani, dzisiaj urząd dzielnicy Mokotów, mamy położoną kamerkę, możemy zaczynać. Aleluja! Dzień dobry Państwu! Chciałem wszystkich powitać w ten piękny dzień. Robi nam się piękna wiosna, ale mimo, że robi się ta piękna wiosna, to jeszcze mam piękne informacje do przekazania. Informacje o życiu. Informacje o prawdziwym życiu. Kochani, każdy człowiek poszukuje prawdziwego życia. I to prawdziwe życie jest dostępne. Lecz niestety żyjemy na takiej planecie, na której panuje śmierć i zniszczenie. Ta śmierć i to zniszczenie niestety panuje na całym świecie. Niestety każdy człowiek na tej ziemi musi umrzeć i każdy człowiek spotka się z Bogiem. I to spotkanie będzie dotyczyło albo nagrody ku życiu wiecznemu, albo kary śmierci. Kochani, chciałem wam powiedzieć, że prawda o Jezusie Chrystusie jest bardzo prosta, lecz niestety została ona wykrzywiona i zmieniona przez systemy religijne tego świata. Dzisiaj życie Jezusa i prawda o Jezusie jest tak bardzo wykrzywiona, że ludzie, którzy słyszą o tym, niestety są skazani na porażkę, ponieważ ten system religijny mówi im o całkiem czymś innym. Nie mówi o tym prawdziwym Jezusie, który 2000 lat temu przyszedł i zbawił każdego człowieka. Ale system religijny mówi o uczynkowości, o zasługiwaniu, o byciu tak zwanym dobrym człowiekiem. System ten opiera się na tym, aby sam był utrzymywany. Opiera się, jak wszystko zresztą na tym świecie, na zyskach, na pieniądzach, na władzy. Ale Jezus Chrystus przyszedł na tę ziemię, aby dać ludziom życie wieczne. Wiecie, jesteśmy od małego uczeni w ten sposób, że na zbawienie trzeba sobie zasłużyć, że trzeba wydeptać ścieżkę do kościoła, że trzeba robić to albo tamto. Ale gdyby wielu z was czytało Słowo Boże, wiedzielibyście już dzisiaj, że to nie jest prawda. I wiecie co? Nie jestem człowiekiem jakimś religijnym chłoptasiem, ale jestem człowiekiem, który w swoim życiu spotkał się z Jezusem. Jestem człowiekiem, który w swoim życiu poznał Jezusa i dzisiaj może wam powiedzieć o tym, kim On jest. Ja przychodzę w to miejsce i mówię wam o Jezusie z prostego powodu. Z prostego powodu. Z wdzięczności. Z wdzięczności za to, że ja zostałem uratowany. Przychodzę i mówię wam, jaka jest prawda, abyście nie błądzili w swoim życiu, abyście nie poszli do piekła. Abyście, kochani, nie poszli do piekła. Chciałem wam powiedzieć taką prostą rzecz, bo nie trzeba być wielkim uczonym i znać Biblię, albo czytać jakieś wersety, albo słuchać człowieka. Wystarczy przeczytać wystarczy popatrzeć na jedno wydarzenie w Biblii, które miało miejsce. Wydarzenie to obala całkowicie system religijny. Wydarzenie to dotyczy złoczyńca, który wisiał na krzyżu obok Jezusa, który został skazany na śmierć, tak jak Jezus. Ten złoczyńca w ostatnim momencie swojego życia powiedział: Ty jesteś Mesjaszem, Ty jesteś tutaj niewinny, a my tutaj winnie cierpimy. Wspomnij na mnie, powiedział, jak będziesz w raju. Jezus do niego powiedział: Jeszcze dzisiaj będziesz ze mną w raju. Wiecie, co to oznacza? Czy ten człowiek chodził do kościoła? Nie. Czy ten człowiek robił dobre uczynki? Nie. Robił same złe. Co ten człowiek miał ze sobą? Co on miał do dania Bogu, aby pójść do nieba? Nic. Nic. On uwierzył w to, że wisi koło niego Jezus. On uwierzył w Jezusa i został zbawiony. On sobie niczym nie zasłużył. Jezus mu nie powiedział: Uwierz we mnie, a za parę tysięcy lat w czyśćcu może się spotkamy w raju. On powiedział mu: Jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. Dziś, kochani, dziś.
chcę wam powiedzieć, że uczynki człowieka i człowiek, który myśli sobie, że poprzez uczynki zyskuje sobie przychylność Bożą, albo może mu się jakoś uda wpełznąć do nieba, żyje w grzechu i nigdy nie wejdzie do nieba, ponieważ zbawienie jest za darmo. Zbawienie jest za darmo. Każdy człowiek, nieważne czy jesteś dobrym, tak zwanym dobrym człowiekiem, wychowujesz dobrze rodzinę, jesteś dobrym ojcem, wydeptałeś ścieżkę do kościoła, masz dużo pieniędzy, dorobiłeś się czegoś w życiu, wszystko to zostanie skasowane, wszystko to obróci się w marny pył. Jeśli człowiek tego nie rozumie za życia, to czasem jest mi bardzo przykro, kiedy patrzę na takich ludzi, ponieważ patrzę na nich i mam wrażenie, że nie różnią się oni niczym od zwierząt, które żyją, jedzą, później zdychają i każdy o nich zapomina. A one same nie wiedzą, po co są na tej ziemi. One wiedzą tylko, że są po to, aby żyć, jeść. I tyle. Konsumpcja. Kochani, człowiek to coś więcej. Za człowieka umarł Chrystus 2000 lat temu. Człowiek to coś więcej. Człowiek to coś więcej niż jedzenie i picie. Każdy człowiek ma życie wieczne. Ma życie wieczne zapewnione, jeśli tylko w to uwierzy. Każdy człowiek ma zapewnione życie wieczne, jeżeli uwierzy w to, że Jezus Chrystus umarł za twoje błędy. Kochani, trzeba uznać swoje życie za błąd, jeśli żyjesz bez Jezusa. Ja tak zrobiłem. Ja w pewnym momencie swojego życia, w 2014 roku, uwierzyłem w to, że Jezus Chrystus umarł za moje grzechy. Uwierzyłem w to, że całe moje życie było nic nie warte bez Niego. Uwierzyłem w to, że Go potrzebuję. Uwierzyłem w to, że On przyszedł na tę ziemię, bo tak mnie pokochał. I poprzez tę miłość On przyszedł na tę ziemię, żeby mnie uratować. Ale nie tylko mnie, bo również Ciebie. Kochani, On uratował każdego z nas. I teraz gra toczy się o to w tym życiu. Czy ludzie przeżyją to życie w jakichś swoich wyobrażeniach, które serwuje im religia, ten świat, albo jakieś systemy różnego rodzaju? Czy człowiek prostą wiarą uwierzy w to, że Jezus umarł za niego? Ja jestem tutaj po to, abyś tą prawdę usłyszał i abyś miał możliwość narodzić się na nowo. Co to znaczy narodzić się na nowo? Ja byłem w swoim życiu człowiekiem, który nagrzeszył bardzo dużo. Ja byłem przestępcą, handlowałem narkotykami. Jeździłem do krajów trzeciego świata kręcić lewe interesy. Byłem zwykłym przestępcą. Ale moje sumienie usądzało mnie w środku. Wiedziałem, że robię źle. Wiedziałem, że potrzebuję ratunku. Kiedy znalazłem się już w więzieniu, powiedziałem dość z tym życiem. Ja nie wiem, gdzie idę. Nie wiem, w którą stronę idę. I nie wiem, co ze mną będzie. Powiedziałem kiedyś pewnego dnia: Boże, ratuj mnie, bo ja nie wiem, co ze mną będzie. Ratuj mnie, przyjdź, uratuj mnie, bo ja nie wiem, co ja mam robić, ja Cię nie znam. Nie wiem, o co chodzi w tym życiu. Czy chodzi o to, żeby być dobrym człowiekiem? I wiecie, On wtedy do mnie przyszedł. Wtedy do mnie przyszedł i powiedział mi: czytaj, co jest napisane. I przeczytałem, że 2000 lat temu przyszedł Jezus na tę ziemię, bo tak pokochał ludzi. Bo tak pokochał ludzi i wiedział, że każdy jest skazany na śmierć. Ale przyszedł po to, aby nas uratować. Nie jest ważne, czy się z tym zgadzasz, co ja dzisiaj mówię, czy nie. To nie ma żadnego znaczenia. Znaczenie ma to, że Jezus Chrystus umarł za każdego człowieka. I znaczenie ma to, że umarł za ciebie. Kiedy twoje życie na tej ziemi zakończy się, zostaniesz skonfrontowany z tym, co usłyszałeś dzisiaj. Jeżeli uwierzysz w moje słowa, będziesz żył. Jeżeli nie uwierzysz w moje słowa, pójdziesz do piekła i twoje życie nie będzie jakimś snem. Ono będzie czymś realnym, czymś, gdzie nie ma Boga, gdzie nie ma obecności Bożej, gdzie jest płacz, gdzie jest zgrzytanie zębów, gdzie nie ma nadziei, gdzie nie ma możliwości zmiany kierunku. Tutaj na ziemi wybierasz,
życie albo śmierć. Jestem człowiekiem bardzo świadomym tego, co mówi, ponieważ spotkałem się z Jezusem. Od 2014 roku chodzę z Bogiem. I tak jak powiedziałem, nie należę do żadnej religijnej organizacji. Należę do wspólnoty ludzi, którzy znają Jezusa i którzy tak jak ja podjęli decyzję, że wierzą w to, że została zapłacona za nich wielka cena. Że wierzą w to, że dostali to za darmo. Czy ludzie, tak jak ja, czujemy się dziećmi Boga, synami, córkami, tak jak i wy macie synów i córki, tak i ja czuję się synem, ponieważ wielka cena została za mnie zapłacona, wielka i potężna cena. Kochani, dzieło Krzyża Golgoty to najpotężniejsze dzieło w dziejach historii całego Wszechświata. Nie ma potężniejszego dzieła. Nikt nie dokonał czegoś tak wielkiego jak Jezus na Krzyżu Golgoty. Dał się zmaltretować i zabić. I wiedział, że to go czeka, ale podjął tę decyzję. Wybrał świadomie po to, aby was uratować. Po to, aby mnie uratować. Rozumiecie już, o czym mówię? Rozumiecie, dlaczego jestem wdzięczny? Ja nie chcę was przekonać do jakichś wierzeń, ponieważ jak to się mówi, prawda jest tylko jedna. I oto prawda. Systemy religijne, tak jak w naszym kraju katolicyzm, opowiadają nam jakieś historie, których do końca nie rozumiemy, terminy, których nie znamy, ale nie taki jest Bóg. Bóg to dobry ojciec, który mówi do swoich dzieci prostym językiem. Prostym językiem. Jesteś, każdy człowiek potrzebuje narodzić się na nowo. Wiecie, w tym więzieniu, kiedy ja zawołałem do Boga, powiedziałem, ratuj mnie, narodziłem się na nowo. I co to oznacza? To oznacza to, że kiedy byłem przestępcą, grzeszyłem i się cieszyłem. Kiedy byłem bandziorem, grzeszyłem i było mi gdzieś dobrze, nie widziałem problemu. Ale kiedy narodziłem się na nowo, znienawidziłem stare swoje życie. Kiedy posłuchałem głosu sumienia i uwierzyłem w Jezusa, narodziłem się na nowo, znienawidziłem grzech. Można się zmienić, ale jest to tylko możliwe wtedy, kiedy zrobisz to nie własnymi siłami, ale uwierzysz w to, że nie jesteś zdolny do zmiany i zawołasz Jezusa, powiesz mu, ratuj mnie. Wszyscy zbłądzili. Nie ma ani jednego człowieka, który by nie potrzebował Jezusa. Nie ma ani jednego człowieka, któremu nie należałaby się kara śmierci. Nie ma. Jezus przyszedł po to, aby na tobie nie został wykonany wyrok śmierci. I już cię uratował. I teraz od ciebie zależy, czy to przyjmiesz. Od ciebie zależy, czy to przyjmiesz, drogi przyjacielu. Zostawiam was, kochani, z tym poselstwem. Wierzę w to, że weźmiecie sobie do serca to, co mówię, bo to, co mówię, jest bardzo proste. Nie ma w tym żadnych zawiłości. Religia jest zawiła, ale Ewangelia jest prosta. Jezus Chrystus uratował was i dzisiaj możecie to przyjąć za darmo. Wystarczy uwierzyć. Jeżeli ktoś z was potrzebuje porozmawiać, jeżeli ktoś z was potrzebuje, aby go poprowadzić w modlitwie, żeby narodzić się na nowo i zostać zbawionym człowiekiem, wystarczy zamknąć się w swoim pokoju i powiedzieć, Jezus, ratuj mnie. Jezus, dziękuję ci za to, że umarłeś za mnie. Jezus, dziękuję ci za to, że zapewniłeś mi życie wieczne w niebie. Dziękuję ci za to, że zmartwychwstałeś w ciele. Dziękuję ci. Podziękuj. Powiedz, że go potrzebujesz, a ja ci gwarantuję, że on przyjdzie do twojego pokoju i odpowie tobie. Wiem, co mówię, bo jestem człowiekiem, który tego doświadczył. Nie jestem kacykiem religijnym, który opowiada wam albo czyta Biblię. Jestem człowiekiem, który praktykuje życie, dlatego, że to życie we mnie mieszka, bo mam je od Jezusa. I chciałbym, żebyś ty też uwierzył w te proste słowa, w których nie ma cienia fałszu. Zamknij się w swoim pokoju i zwróć się do Niego, a ja ci gwarantuję, że On się do ciebie odezwie.
A kiedy się do ciebie odezwie, będziesz szczęśliwym człowiekiem. Zrozumiesz, że narodziłeś się na nowo. Całe słowo, cała Biblia jest o wspaniałych obietnicach, które są do nas dostępne. Ale jeżeli nie przyjmiesz Jezusa jako Pana i Zbawiciela, nie będziesz rozumiał, co tam jest napisane i nie będzie ci się chciało tego czytać. Ale kiedy Go przyjmiesz do swojego serca i kiedy otworzysz Słowo Boże, będziesz szczęśliwy, bo będziesz wiedział, że jesteś synem i będziesz wiedział, jakie płyną z tego przywileje. Ja z tych przywilejów korzystam. Dzisiaj jestem szczęśliwym człowiekiem. Mam 37 lat i żyję pełnią życia. Żyję normalnie, pracuję tak jak wy. Mam żonę, dziecko w drodze. Żyję normalnym życiem. I życzę wam tego samego. Życzę wam, kochani, tego samego. Jeżeli ktoś z was ma jakieś pytania, możecie mnie znaleźć na Facebooku i do mnie napisać. Nazywam się Rafał Grodzki. Znajdziecie mnie również pod tym nazwiskiem albo Rafał Grodzki, służba ewangelizacyjna. Możecie ze mną porozmawiać, możecie do mnie napisać, odpowiem na twoje pytania. Jeśli masz pustkę w sercu, jeżeli czujesz, że coś w tym twoim życiu nie gra, jeżeli czujesz tak jak ja, odezwij się albo zawołaj sam do Jezusa. Nie potrzebujesz mnie. Potrzebujesz narodzić się na nowo.